mnóstwo kombinacji, żeby ukryć fakt, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus żyje. Straż przy grobie, potężny kamień, intrygi, płacenie pieniędzy za to, żeby rozniosła się fałszywa pogłoska. Dzisiaj, jak ojciec Marcin mówił homilię do dzieci, rozmawiał z nimi, mówił między innymi o właśnie straży. I w pewnym momencie, jak sobie później rozmawialiśmy o tej homilii, to jedna osoba zadała pytanie, a po co straż była przy grobie? I ktoś dał odpowiedź, żeby gasić pożar. To chyba nie taka straż, ale rzeczywiście niektórzy ludzie muszą się mocno natrudzić, żeby zlikwidować Pana Boga z przestrzeni publicznej, ze swojego serca, ze swoich wyrzutów sumienia. I staje nam dzisiaj przed oczami rzeczywistość spotkania. Spotkaliśmy w swoim życiu już mnóstwo osób. Jedne spotkania nas umocniły, ucieszyły, inne zasmuciły, zraniły. Do jednych spotkań bardzo pragniemy, chcemy je powtórzyć, pielęgnujemy w swej pamięci. Inne spotkania chcielibyśmy wymazać, żeby ich nigdy nie było. I ta rzeczywistość spotkania jest w naszym życiu niezwykle ważna. Rzeczywistość relacji. Dlatego, że my nie tyle mamy spotkania, czy mamy relacje, ale jesteśmy spotkaniem, jesteśmy relacją. Dlatego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo relacji, bo Bóg Trójjedyny, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to jest relacja trzech osób. Różnie próbujemy to wytłumaczyć. Święty Augustyn pięknie powiedział, że Bóg to jest ten, który kocha. Jezus to jest ten, który jest kochany i Duch Święty to jest miłość. Więc jeżeli Bóg Trójjedyny, który jest relacją osób, między którymi nieustannie nas występuje wymiana miłości, to my też jesteśmy relacją, spotkaniem i potrzebujemy spotkań, potrzebujemy relacji. Przed świętami towarzyszył nam pewien stres, pewne napięcie, żeby zdążyć posprzątać mieszkanie, żeby zdążyć się przygotować do świąt, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik, mają być czyste okna, mam się zdążyć wyspowiadać, mam załatwić to, zrobić jeszcze tamto. I przychodzi moment świąt i przychodzi taki moment jak dzisiaj, kiedy już można powiedzieć, no ten drugi dzień świąt już się kończy, chociaż 50 dni radości paschalnej przed nami, to warto pamiętać. Oktawa świąt wielkanocnych to jest 8 dni, to jest jedna uroczystość, o tym też warto pamiętać, ale w praktyce życia już jutro wielu z nas przejdzie do szarej rzeczywistości. I w pewnym momencie ten stres, to napięcie opada, czasami w nasze serce gdzieś tam wchodzi smutek, znowu jakaś szarość, znowu jakaś przeciętność. I kiedy słyszymy, że Chrystus zmartwychwstał, kiedy słyszymy, że powinniśmy się radować, to zaczynamy się zastanawiać, ale gdzie to zmartwychwstanie, ale gdzie ta radość? Nie czuję tego. Warto sobie zadać pytanie, jakie postawiłem fundamenty? Dlatego, że jeżeli chcemy wybudować 100-metrowy gmach, budynek, który będzie bardzo wysoki, to trzeba się co najmniej 50 metrów, może nie 50, ale kilkadziesiąt metrów wkopać najpierw w ziemię. Porządny fundament zrobić. Jeżeli drzewo ma być bardzo wysokie, to musi mieć bardzo głębokie korzenie, bo inaczej natychmiast się przewróci. Jeżeli mamy przeżywać wielką radość paschalną, to najpierw powinniśmy głęboko przeżyć Wielki Post. I tutaj warto sobie zadać pytanie, czy czasami nie jest tak, że nie doświadczam zbyt wielkiej radości paschalnej, bo moje wejście w głąb Wielkiego Postu nie było zbyt głębokie. Ale jeżeli dobrze przeżyjemy Wielki Post, to w święta ma miejsce niesamowite spotkanie. Spotkanie z kimś, kto żyje i z kimś, kto daje życie. Vittorio Messori, student, ateista, zafascynowany komunistami włoskimi, pewnego wieczoru pełnił dyżur, bo jako student pracował, dorabiał sobie, nocne dyżury gdzieś tam w centrali telefonicznej pełnił.
I na skutek pewnego wydarzenia po prostu pewna noc była przełomowa. On sam tego do końca nie potrafi wyjaśnić, jak to się stało i dlaczego, ale pewnej nocy, kiedy pełnił dyżur w centrali telefonicznej, spotkał Jezusa. Doświadczył Boga żywego. To była tajemnicza noc. To była niezwykła noc, po której bardzo dużo w jego życiu się przemieniło. Ale ponieważ był człowiekiem wielkich pragnień i wielkich poszukiwań, kiedy już spotkał Jezusa, zapragnął zgłębić ten temat. I napisał taką świetną książkę Opinie o Jezusie. To jest owoc wieloletnich badań nad sprawą Jezusa. Czytania, szukania, rozmawiania, modlitwy, rozmodlenia. I Vittorio pisze między innymi tak. Przez zbyt wiele wieków trwały święte dziwactwa. Zbyt często ukazywano Nazarejczyka sentymentalnego i śmiesznego, z długimi włosami, blond i niebieskimi oczyma. Pan Jezus dla niewiast. Ileż razy z okazji pierwszej komunii jawił się Jezusik, który przyjdzie do Twojego serduszka. Nie należy się wcale dziwić, że imię to liczne, wybitne postaci napawa mdłością. Od razu rozumiane jest jako tabu. Uzyskujemy dyplomy z historii, chociaż nie drasnęliśmy nawet sprawy istnienia tajemniczego żydowskiego cieśli, który rozdarł dzieje na dwie części, przed Jezusem Chrystusem i po Jezusie Chrystusie. Vittorio mówi, że specjalnie nauczył się dobrze języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego po to, żeby zakraść się do święte świętych, czyli tam, gdzie najwybitniejsze umysły świata, bibliści, teolodzy, egzegeci posługują się hermetycznym, teologicznym, biblijnym językiem, specjalistyczną nazewnictwem. On się w to wszystko zakradł, w najnowsze badania, metodę historyczno-krytyczną, metodę form literackich, co Ewangelie mówią o Jezusie, co przekazy historyczne mówią o Jezusie. Bardzo się tym zainteresował. Ale najważniejsze w tym wszystkim właśnie było to spotkanie, ta tajemnicza noc, w której spotkał Jezusa. Inna postać, święta Edyta Stein, Żydówka, która w wieku kilkunastu lat straciła wiarę, porzuciła wiarę Izraela, co było bardzo bolesnym doświadczeniem dla jej mamy. Pojechała na studia, Wrocław jeszcze wtedy należał przed II wojną światową do Niemiec. I na tych studiach też intensywne poszukiwania, psychologia, filozofia, różne koła naukowe. I mówi, później wspomina w swojej autobiografii, że był taki moment, kiedy jedyną jej modlitwą było pragnienie prawdy. Chciała poznać prawdę. To po prostu trawiło jej serce. Chce znać prawdę. I pewnego razu, kiedy znajomi ją zaprosili, żeby przenocowała u nich, popilnowała dom, spędziła sama noc w ich mieszkaniu. Mieli dużą bibliotekę, trafiła do jej rąk książka, właśnie autobiografia świętej Teresy od Jezusa, świętej Teresy z Awila, mistyczki, wielkiej nauczycielki modlitwy z XVI wieku. I przeczytała jej autobiografię, jej historię przyjaźni z Bogiem, porzucania Boga, znajdywania Go na nowo, pogłębiania przyjaźni z Nim. I ona jednym tchem, w ciągu jednej nocy przeczytała tę autobiografię świętej Teresy z Awila. Przeczytała, zamknęła i powiedziała, to jest prawda. Spotkała Jezusa przy pomocy świętej Teresy od Jezusa. Dla mnie takim momentem spotkania była końcówka klasy maturalnej, kiedy zaczynały się wakacje, kiedy życie dla mnie straciło sens, było puste, beznadziejne, kiedy zacząłem szukać Pana Boga, ale nie mogłem Go znaleźć, kiedy szukałem dowodu na Jego istnienie, ale też było z tym ciężko. I takim światełkiem w tunelu była postać świętej Matki Teresy z Kalkuty, ale momentem takiego
spotkania kulminacyjnym momentem było właśnie wrzesień. Po kilku miesiącach szarpaniny, próby, żeby uwierzyć, szukania Boga, dobijania się do Jego drzwi. W najmniej oczekiwanym momencie, kiedy myłem samochód mojego wujka, ani nie myślałem o Bogu, ani Go o nic nie prosiłem, ani się nie modliłem. Po prostu wsiadłem za kierownicę, żeby przetrzeć tapicerkę i w jednym ułamku sekundy stało się dla mnie jasne, pewne i oczywiste, że Bóg jest, że moje życie może mieć sens, może być piękne, może być radosne, może być szczęśliwe. I każdy z nas potrzebuje takiego spotkania. Spotkania z Jezusem, który żyje i który daje życie. I teraz może ktoś zadać pytanie. Fajnie, ale gdzie ma nastąpić to spotkanie? Gdzie ja mogę spotkać Jezusa i co mam zrobić? Z jednej strony mógłbym próbować odpowiedzieć na to pytanie, ale z drugiej strony myślę, że będzie lepiej, jeżeli postawimy tutaj trzy kropeczki. Jeżeli każdy z nas zacznie szukać, zacznie się zastanawiać i może nie tyle zaprze się i znajdzie na siłę Pana Boga, ile pozwoli się znaleźć. Tak jak dzisiaj te niewiasty, które idą do grobu, szukają ciała, szukają czegoś, co jest martwe. Okazuje się, że znajdują pusty grób. Później z bojaźnią i wielką radością biegną to oznajmić Jego uczniom. I w pewnym momencie, ku ich zdziwieniu i zaskoczeniu, Jezus stanął przed nimi i mówi: witajcie. Cześć. Jestem Jezus. Żyję. Chcę się z Tobą spotkać. Chcę dać Ci życie. Na koniec chciałbym tylko powiedzieć o jednej rzeczy, o jednej rzeczywistości, o Eucharystii, o Komunii Świętej, o Najświętszym Sakramencie, które bardzo często postrzegamy tylko jako ciało i krew. Ale w myśleniu żydowskim człowiek to jest jedność, to jest osoba. Troszeczkę z myśli greckiej to się wzięło, że dzielimy się na ciało, ducha, duszę, ale w myśli Izraela jesteśmy jednością, psychofizyczną jednością. I kiedy karmimy się ciałem Jezusa, to jest w tym i ciało, i krew, i uwaga, osoba cała Jezusa, spotkanie z Nim. Ale może być tak, że ktoś przychodzi, zje ciało Pana Jezusa i niekoniecznie się z Nim spotka. Dlaczego czasami tak się dzieje, że bezmyślnie niektórzy nawet mówią, a byłem po ten opłatek. Kiedyś podczas mszy popielcowej, w środę popielcową, przyszła Pani, posypała mi głowę popiołem i ona tak się na mnie patrzy, a opłatka nie będzie? Nie powiedziała nic o ciele Pana Jezusa, nie powiedziała nic o Jezusie. I dlaczego czasami tak się dzieje? Czasami dlatego, że brakuje nam modlitwy, osobistej relacji z Jezusem i wtedy to coś białe, co jest na ołtarzu, staje się dla nas zwykłym opłatkiem. Im bardziej nasze serce będzie przeorane modlitwą osobistą, użyźnione osobistą modlitwą, tym łatwiej i głębiej będziemy mogli spotkać Jezusa w całości obecnego w Najświętszym Sakramencie. Możemy Jezusa też spotykać w różnych rzeczywistościach, w człowieku, w przyrodzie, w zranieniu, w uśmiechu, w bólu. Ale każdy z nas niech poszuka Go na swój sposób, a jeszcze bardziej niech pozwoli się Mu znaleźć. Amen.